Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Good Game Empire. Dobrze, słuchajcie, na wstępie małe sprawy techniczne. Nowy mikrofon, nowe słuchawki. Tak, dokładnie, kupiłem sobie teraz w tygodniu słuchawki z mikrofonem, więc myślę, że od razu jakość dźwięku troszkę lepsza powinna, znaczy w sensie jakość mojego głosu, o może w ten sposób, tak, powinna być trochę lepsza. I mam nadzieję, że nie będzie już tych takich dziwnych ech, jakie były, kiedy nagrywałem na starym mikrofonie. No a i tak jakość będzie lepsza niż jak nagrywałem w ogóle bez mikrofonu. Więc myślę, że będzie ok. Natomiast jeśli chodzi o odcinki ze Skyrima, no to mam nagrane kilka tam odcinków już na zapas, więc pewnie ten nowy mikrofon w Skyrimie pojawi się nawet nie w przyszłym, a chyba dopiero w jeszcze przyszłym tygodniu, więc żebyście się nie zdziwili, że jeszcze jest jakość w Skyrimie gorsza, tak? Bo tak jak mówię, tam mam dość dużo ponagrywane na zapas. Ok. Więc dzisiaj mamy Good Game'a, natomiast jutro planuję wrzucić, tak jak pisałem na mojej stronie na Facebooku, pierwszy odcinek z gry Albion Online. Będzie to może nie bardziej gameplay, a poradnik, tak? Opowiem wam mniej więcej, o co to za gra, o co w niej chodzi, co tam się robi, co się z czym je i tak dalej, więc myślę, że będzie spoko. No i takie plany na weekend, no a w tygodniu myślę, że będzie Skyrim i na razie chyba taki będzie system pojawiania się odcinków przez najbliższe kilka tygodni. Ale okej. Zaczynamy rozgrywkę w Good Game'a. Jak widzicie, moje miasto, mój zamek płonie. Dlaczego? No bo tam... No, ktoś mnie atakował, tak? Póki co w sojuszu jestem sam. Ja bardzo zapraszam oczywiście tutaj do dołączenia. Sojusz jest zamknięty, dlatego żaden sup, żaden jakiś troll nie dołączy. No, ale fajnie, żeby ktoś jednak pisał podanie, no to wtedy zawsze będę przyjmował. Z takich ciekawszych rzeczy chciałem wam pokazać. Ostatnio było wydarzenie obcych. Chcę wam teraz pokazać niektóre tutaj raporty, jakie mamy. Wybrałem sobie poziom obcego niski plus, bo kiedyś na średnim chyba mi nie szło za bardzo, a niski plus to jeszcze, widzicie, wygrywam, tak? Ale ta zmiana obcego mi się podoba, bo kiedyś te opcje były różne. Jeden miał 3000 woja, ale najczęściej tego woja było 400-500, tak? Więc tej sławy, znaczy chwały, przychodziło niedużo. Natomiast teraz po tej zmianie podoba mi się to, że w zależności od tego, jaki sobie poziom wybierzemy, wiadomo, zależy on od naszego poziomu, od naszych umiejętności i tak dalej, to na tej podstawie możemy sobie wybrać, na jakim poziomie gramy. To mi się podoba. Na tym niskim plus jest ponad 3000 wojska, na tych wyższych jeszcze więcej. Nie wiem, ile jest na najwyższym, możecie mi napisać, ale zakładam, że no z 10k może być, co najmniej, nie? No i wiadomo, dużo chwały wpada. Wejdźmy sobie na szczegóły. Oczywiście miałem demonicznych, więc demonicznymi atakowałem, natomiast jeśli chodzi o maszynki, no to w pierwszej fali maksymalna liczba chorągwi, w drugiej ściągamy wszystkie maszynki, znaczy zbijamy wszystkie maszynki, tak? No bo w pierwszej fali idzie ściągacz po jednym żołnierzu, druga fala same maszynki, no i trzecia, czwarta, piąta fala znowuż same chorągwie, więc myślę, że jak najbardziej ok. Straty na murach praktycznie minimalne. No tutaj minimalne straty, tutaj troszkę większe, bo więcej tutaj było defa wręcz niż dystansowego. No i najwięcej się dzieje teraz na dziedzińcu. Mamy plus 30%, ale i tak obrońców było dość dużo, więc
więc strat ileś tam było. Ale najważniejsza tutaj była chwała, oczywiście 300 tysięcy ponad chwały. Nie jest to może jakoś, wiecie, no, bardzo dużo, nie? Ale ja jestem akurat z tego ataku zadowolony. Popatrzmy sobie na kolejny, tutaj 230 tysięcy chwały. Dlaczego? Bo chyba sobie inne użyłem te flagi. Użyłem końskie chorągwie, a nie te chorągwie władzy, które dają jeszcze więcej, o dziwo, niż końskie, tak? Więc tam było 230. O, tutaj też 330 prawie, proszę bardzo. Mieliśmy te flagi, tak. Straty widzimy na murach minimalne i wszystko przenosiło się na dziedziniec. To kolejna 200 tysięcy, także mniej niż 200 tysięcy tutaj chwały za atak widzę, że nie dostałem. Tak się wszystko kręciło według około 200-300 tysięcy, w zależności od tego, jaki rodzaj flag użyłem. Tak, no tutaj troszkę mniej, 190 niecałe, ale też było troszkę mniej, widzę, tych obrońców. 206. Aha, tutaj baron, rozbójnik, to może nie. No i w sumie tyle, tak? Tyle było tych ataków. Okej, okay, sympatycznie, nie najgorzej, może być. Także jest git. A co zrobimy dziś? Dziś sobie poatakujemy być może niebieskie obozy, bo jest, widzę, taka możliwość. Jest inwazja Berimondu na zielonym, więc sobie zaraz tutaj będziemy coś patrzeć. O, tu nie ma nic na tym, na dziedzińcu. No to lecimy w ten sposób. Tak jest. I będzie. OK. Są jeszcze nomady, ale chyba dziś nomady odpuszczę. Wolę się skupić na tych berimondowych rzeczach, zwłaszcza, że ja mam mało teraz wojska, więc za dużo, kurde, więc za dużo nie poatakuję też, ale zawsze coś tam będzie, nie? Mam trochę tych cesarskich, sobie namnożyłem w międzyczasie, no musiałem też defa trochę, wiecie, uzbierać, no bo tam mi oczywiście go pozabijali. Okay. Ale tak to nie ma źle. No, muszę się ugasić, muszę jeszcze ugasić światy. Posterunki już pogasiłem, ale na światach musimy się jeszcze ugasić. Tam się nie ugasiłem po tej ostatniej sytuacji jeszcze z sojuszem, gdzie oczywiście tam trolle atakowały kogo się da, więc żeby uniknąć takich sytuacji, dlatego teraz właśnie już nie przyjmuję kogo popadnie. Ok, lecimy w ten sposób. Może być. Super. No i chyba wszystko. Widzę, że już więcej ataków nie puścimy. Teraz nie ma wojska. Wchodzimy do zamku. Co my tu możemy zrobić? Potrzebujemy więcej reklamy, to nie. Potrzebujemy więcej tutaj oliwy, to może na razie sobie pogasimy, co się da. Użyjemy trochę minutek, których i tak mogę jeszcze trochę sobie otrzymać u mistrza Kowalskiego. Może nawet sobie to teraz zrobimy. Mistrz Kowalski, proszę bardzo. To chyba tak. Widzę, że... O, losy. Ale tych losów jest... To ja wolę flagi na razie. Może skrzynki na nomada, bo to będzie fajne. Skrzynki na szoguna. Widzę, że za losy to strasznie drogie są, to się nie opyla teraz. Wow. To. Mur tarcz. Ja chcę przyspieszajki. Tu. Tak, 150. OK. Ile mam w ekwipunku teraz? Bo może za dużo kupiłem. Nie, po prostu mi nie kupiło tyle. OK, to dobrze to działa w takim razie. Nie musimy się martwić, że kupimy sobie za dużą ilość tych
tych czasówek. Tylko teraz, gdzie one są? Sekunda. Tu. Jeszcze możemy. OK. I tu możemy. Tyle. 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 Dobra. Czasówki są. Można sobie teraz przyspieszać spokojnie. O. Znaczy, ja teraz nie będę tego wszystkiego na odcinku gasił, tak tylko trochę w międzyczasie, nie? Ale teraz głównie czekamy, aż przyjdą nam te ataki, wrócą. A my sobie teraz będziemy dalej rekrutować nasze wojsko. Zostawiamy ten symbol, zostawiamy, bo chyba więcej punktów tego przychodzi, Berimondu. Tak mi się wydaje. Do dziś nie wiem, jak to jest w końcu. Ale niech będzie. Oki. Wieżyczka. Trochę też sala legend udało mi się podnieść. Mamy na 311 poziomie. Może wam pokażę umiejętności legendarne, bo tego jeszcze nie robiłem. Mamy tak, żeby jak najszybciej dostać tą nieugięty, tak, dodatkową falę. O, atak wszedł, super. Super. Koszt 4. Tu chyba po 1, nie wiem. No to żeby najszybciej do tego dojść, to dodawałem łupy, bramy i procent do ataku dystansowych. Mamy falę i potem mamy limit żołnierzy na froncie większy, mamy punkty doświadczenia z bitew, punkty chwały, 50% aż więcej, więc to jest super. Dziedziniec plus 10%. No i żeby to zdobyć, trzeba jeszcze coś tutaj rozdać, tak? Ale moment, nie, to jest fala. Tu, co ja mówię. OK. Tu mamy dodatkową... Wow. Tu mamy dodatkową falę, więc... Więc cóż, nie wiem, czy muszę tu coś rozłożyć, czy po prostu wszędzie, tak? Ale to... Koszt aż 60 punktów, ty, to nie, to ja muszę po prostu uzbierać tyle punktów teraz, żeby to robić. Ocie matko. No dobra, no to teraz ciśniemy salę legend do wyższego poziomu. Okej, okay. Obóz niedźwiedzi. 29 strat, 65 strat, 52 straty i 42. Dobrze. Robimy znowu zwiady, ale tym razem ustawię już maksymalną ilość fal z maszynkami na chwałę, czy na te punkty Berimondu, tak? Więc sobie trochę tych punktów dzisiaj pozdobywamy, mam nadzieję. I oprócz tego jeszcze ostatnio zacząłem troszkę te barony atakować, bo są na żałosnych poziomach. No miałem tutaj już chyba ten, nie wiem, który tam jest maksymalny, 30 coś, czy 40 coś, no ale długo na tym koncie nie grałem i te barony mi niestety się obniżyły. Także tyle w temacie, a my teraz lecimy w ten sposób. I teraz dajemy to, tak jest. Ustawimy sobie teraz właśnie tutaj moment. Chodź z tym. A nie, tyle wystarczy. Ulepsz szablon, tak jest. Proszę bardzo, proszę bardzo. OK, lecimy. Super. Tu robimy kolejny zwiat. Leśniczka 1 może być, prawa i środek. Tu dajemy nasze splendory. I max maszynek na chwałę, dobrze. Tu dajemy archipelag. O, i idziemy w ten sposób.
Oki. Jest. Teraz jestem ciekaw, ile zdobędziemy tych punktów. Tych punktów Berimondowych, tak? Jeszcze jeden atak zdąży, dam radę? Powinienem dać. Kim? A choć samuraju. Lewa środek. Tak jest. Oki. I teraz tu. O, nie ma już tych. I tu. Oki. A lecimy tak. O. No i super. Dobra, dystansu już chyba nie mamy, więc za dużo tu nie poatakujemy. Ile mamy? No nie mamy, także. Także tyle na teraz. Dobra, będę dawał chyba po prostu żołnierzy walczących wręcz w kolejnych falach i nie będzie wtedy problemu. A w międzyczasie obczajmy sobie światy. Jak tam pięknie płoniemy, proszę bardzo. Oczywiście reklamy się pojawiają. Tak, ktoś tam mi pisał, żebym Arbloka pobrał. Możliwe, że to zrobię, ale jeszcze nie wiem. Okej. Okay. No pogaś, jak już tu jesteśmy, to się pogaśmy. Co się będę? Proszę bardzo. Już będzie zima o wiele lepiej prosperować. Cztery godziny aż targ, no to niech się teraz robi. Chodźmy jeszcze na piaski. Wow, tu się pali dużo bardziej. No, także jak mówię, no, byliśmy atakowani sojuszowo na wszystkich po prostu światach, tak? Kto co miał gdziekolwiek, no to wszędzie niestety teraz płonie. Dobrze. Ja sobie może ustawmy, nie wiem. O, tu jest długo, to niech się długo tam robi. Jeszcze chodźmy na Warensburg. Proszę bardzo. I teraz tak. No tu w ogóle nie ma żołnierzy jakoś tak bardzo, no to trzeba sobie dowerbować. Proszę. Co tu ulepszamy? Niech będzie wieża. O. Oki. Mamy dużo surowców tutaj. Chodźmy jeszcze na Ochandrię. Na nasz tutaj archipelag. Możemy trochę sobie rozbudować nasz zamek. Proszę bardzo. Tak jest. Ulepszamy teraz tom. No, jakie jest warownie. Dokładnie. I póki co chyba mamy trochę mało żołnierzy. Tak jest. Nic tu nie zrobimy. No, raczej nie poatakujemy taką ilością. O, atak wszedł. Super. Oki, może być. Ile nagród? No, tych poziomów sobie na pewno nie będziemy atakować, bo są za wysokie, tak? Ale niższych, no, mówię wam, niższych poziomów tutaj nie widzę już absolutnie, a jedynie wyższe, więc. Czyżby 40 był już minimalnym poziomem faktycznie teraz? Pewnie tak. A po prostu reszta poziomów jest bardzo rzadko występujących. Trzeba naprawdę się naszukać, żeby znaleźć poziom 70, 80, no 60 już troszkę częściej, ale i tak rzadko, tak? Dobra, tyle. Wracamy na zamek główny. Patrzymy sobie na teraz tutaj informacje. 4000, brawo, punktów, 4700, 4900, bardzo fajnie. Bardzo mnie to cieszy.
a my robimy kolejny zwiad i będziemy puszczać jeszcze kolejne ataki. Dobra, teraz tu. Aż zachrypłem, ludzie, sorki. Napiję się wody. Okej, dobrze jest. Kolejne nagrody wpadają. Demoniczni, to dużo demonicznych, podoba mi się. 4900 punktów, okej. No i trochę legendarnej surki widzę wpada. Niech będzie. W wolnym czasie jeszcze chodźmy szybko na posty. A tu się coś robi, okej. Tu się ulepsza, no to na razie tutaj nic nie ulepszymy. Borholt. Ulepszmy sobie to, bo widzę, że nie masz na razie surowców. I sobie zrewerbujmy kogoś. Okay. I jeszcze Redut. Ok, widzę, że też nie ma tutaj tych. Nie ma tych surowców. No to trzeba sobie teraz poprzesyłać. Proszę bardzo. Z Pelenoru wysyłam na Borholt. Z naszego głównego zamku przesyłamy na Borholt. Z Redudu możemy również przesłać na Borholt. Natomiast na Pelenor idzie z Borholdu. Proszę bardzo. Przydałoby się te jak to się mówi, targi poulepszać, nie? Na posterunkach, żeby więcej surki było do wysyłania. Więc pewnie jak uzbieram dużą ilość surowców, no to sobie wtedy myślę, poulepszam wszystko i będzie ok. Produkujemy tarczę jeszcze, niech się coś robi. I teraz lecimy znowuż z atakami na te cztery obozy. Dobrze, pierwszy atak Halloween, tak jak teraz. Splendory, proszę bardzo. Zamiast ciebie dajemy ciebie. O, ulepsz, tak jest. Super, lecimy. Teraz tu, leśniczka może być, prawo, środek. Czemu oni dają to, a nie te berrymondowe, to ja nie wiem. Lecimy tu, lecimy tu, lecimy tu. Ok. W ogóle jak teraz ta gra pięknie śmiga na tym nowym komputerze, naprawdę. To jest coś pięknego. To jest po prostu coś pięknego. Dajemy teraz archipelag. Lewa środek. Proszę bardzo. Skończyło mi się wojsko? W sensie skończyli mi się ci. Proszę bardzo. Tak jest. Tak jest. Lecimy. I jeszcze atak jeden pójdzie tutaj. Będzie mógł iść samuraj. Proszę bardzo. Prawo środek. I maszynki. Dobrze. I teraz dajemy to. No już takie resztki możemy tutaj wyskrobać. Proszę bardzo. Ok, jest git. Cztery ataki znowu idą na obozy niebieskich. Schowajmy się teraz do zamku na chwilę i popatrzmy sobie, jak tam wygląda sytuacja w Berrymondzie. Sojuszowo mamy na razie tylko moje punkty, ale widzę, że jest ich trochę już. Nie? Trochę wpadło, ok. Reputację, no to ok, to wiemy. No i teraz tytuły rycerskie to może. Czekajcie. Konkurs reputacji, inwazja Berrymondu. A gdzie tu są?
te jakieś nagrody z tego tytułu. A tu chyba. Okej. Aha, po prostu chyba to, tak? No dobra. I jak po grudzie to idzie po prostu, to jest tragedia. No dobra. Czyli tyle. No ale trochę tych punktów Berrymontowych uzbieramy. Ważne, żebyśmy cały czas mieli możliwość werbowania tych cesarskich, tak? No to jest najważniejsze. Jeżeli to mamy, to tak naprawdę jest wszystko, co potrzeba. Jest w porządku. Także cesarski łucznik jest werbunek. Wszystko jest. Trochę się palimy, ale mam nadzieję, że w tygodniu, może do następnego odcinka, uda mi się już ugasić całego. Zobaczę. Mam nadzieję, postaram się. I wtedy już będziemy sobie mogli spokojnie tutaj walczyć, robić eventy, werbować ludzi do sojuszu. Naprawdę was zapraszam. Piszcie. Piszcie nawet na YouTubie, na Facebooku, na tej nowej stronie. Ja ją też w linku wam wyślę dzisiaj pod filmem, więc na pewno tam będziecie mogli trafić. Piszcie, wysyłajcie zaproszenia na grze, że chcecie dołączyć do sojuszu i tak dalej, także zapraszam serdecznie. Przez te opcje, które były, udało mi się już nabić 21 poziom sojuszu z punktów chwały, tak? Był pierwszy, a teraz już jest 21. Także naprawdę trochę tej surki już mamy, trochę rubinów, trochę ulepszeń da się już na tej podstawie zrobić. Będzie git, naprawdę. Także zapraszam was wszystkich. Wiadomo, w kupie zawsze, w grupie zawsze będzie raźniej. Także teraz tylko poczekamy na te ataki, aż dojdą. Sprawdzimy sobie ich raporty. Tu w ogóle jeszcze jakieś wydarzenie jest, ale to zaraz. Sojusz zdobył, ok. Atak wszedł. 4800, subcio. 28 strat tylko, więc bardzo fajnie. Teraz tu wysyłamy sobie trochę tego, trochę kamienia. O. Kolejny atak wszedł. 4800, 44 straty, super. Jest ok. I jeszcze dwa ataki tylko i myślę, że na dzisiaj będzie tyle. Wezmę się może za nagrywanie Skyrima na zapas znowu. Kurde, strasznie ostatnio mam fazę na tego Skyrima, strasznie fajnie mi się w niego gra. Także myślę, że będzie fajnie. Okej, okay, nagrody. 4936 strat tylko, dobrze. I ostatni atak idzie. 20 sekund. Jakie ma bonusy ten gościu? No, całkiem fajne. Tu ma 90 i tu ma 76 do walki. Wręcz i dystansowej. Dobrze. Dobrze, wchodzi atak. Zaraz patrzymy sobie na raporcik już. Nagrody są. Fajno. Obóz niedźwiedzi, 5000 reputacji, a czy punktów rycerskości, 45 strat, może być super. Okej, okay, słuchajcie, myślę, że w tym odcinku byłoby na tyle. Teraz raz w tygodniu, regularnie myślę, Good Game w soboty albo w niedzielę będzie się pojawiał. W ciągu tygodnia, od poniedziałku do piątku, będzie Skyrim, także na razie chyba tak będzie wyglądała taka nasza kanałowa rutyna. Zapraszam na moją stronę na Facebooku, wyślę wam linka. Piszcie, co uważacie ogólnie o kanale, o grach, o Good Game, o Skyrimie, o innych, co nagrywałem. Zapraszam do aktywności, do komentowania, bo wiadomo, razem będziemy się super bawić. Także póki co, dzięki wielkie wam za oglądanie. Trzymajcie się. No i do usłyszenia w kolejnych odcinkach z Good Game'a i z innych serii. Na razie.